razem spędzać w osobnym miejscu. Niech będzie uwielbione we wszystkim Twoje imię, Panie. Amen. Tak mieliśmy, tak jak dzisiaj w modlitwach, to było wyrażone, że w minionym roku doświadczyliśmy wiele dobrodziejstw, ale też wspominaliśmy też o tym, że zawisły też i ciemne chmury, i to nie tylko nad jednostkowymi sytuacjami i osobami, ale także na skalę ogólnoświatową. Można tak powiedzieć, że świat przez to zatrzymał się w swoim pędzie. I ta sytuacja, tak, kiedy czytam Słowo Boże, kiedy czytałem Słowo Boże, kojarzy mi się to z historią, gdy budowano wieżę Babel. Ci, którzy budowali wieżę Babel, mówili, że ta wieża powinna, że szczyt tej wieży powinien sięgać aż do nieba. Czyli można było powiedzieć, że budowali taki ówczesny drapacz chmur. I no, wydawać by się mogło, że wszystko, że nie ma w tym nic specjalnie złego, ale Bóg powiedział, że nic już nie będzie niemożliwego dla ludzi i zdecydował się pomieszać języki, aby zatrzymać ten proces, który człowiek chciał o własnych siłach sięgnąć nieba. I nie wiadomo, gdyby ten proces nie był zatrzymany, być może broń atomowa byłaby dużo, dużo wcześniej wynaleziona i nie wiadomo, jakby się to wszystko skończyło. Bóg nie jest przeciwko rozwojowi techniki, ale kiedy jest, im większe jest rozwinięta, im bardziej rozwinięta technika, im większe umiejętności przy równoczesnym, złym sercu, tym jest większe niebezpieczeństwo. I dzisiaj też świat zatrzymał się z powodu jednego wirusa. Wydawałoby się taka technika, któż to może zatrzymać? Jeden wirus mógł to wszystko zatrzymać, może nie całkowicie, ale w jakiś sposób też ta pycha, ta mądrość tego świata została zatrzymana. Mądrość świata, która odsuwa Boga na bok, która odsuwa Jego wartości i po prostu człowiek nie może istnieć i sukcesem kroczyć naprzód, kiedy odsuwa Boga ze swego życia, wypiera ze swego życia. Widzimy też takie, można powiedzieć, te czasy, w których żyjemy, że jest to takie przyspieszenie. I może ci, jak ktoś się urodził nie tak dawno, to może się szczególnie dzieciom czy młodzieży wydawać, że zawsze tak było. Ale zawsze tak nie było i wróćmy do okresu czasu maszyny parowej wynalezienia, że to już to był taki wtedy wynalazek, że to rozwój. No później już to urządzenia stały się zacofane. Elektryczność bardziej używano i po prostu wynaleziono w Niemczech silnik spalinowy. Pierwsze samoloty, pierwsze próby z samolotami były. Tutaj w Stanach bracia Wright, to był wielki sukces, jak ileś tam metrów w powietrzu się uniósł. Później samoloty stały się coraz bardziej powszechne i jak ktoś ma taki app w swoim smartfonie, można zobaczyć, ile, teraz już trochę mniej, ale jak tych samolotów potężnych, pasażerskich, nie wiem, widać, jakby mrówki w mrowisku się poruszają. I nie tylko to, również satelity. Kiedyś był, jeżeli chodzi o łączność, komunikację, kiedyś był telegraf, to już było wielkie osiągnięcie. Później radio, to już oj, co to nie było. A już nie mówiąc o telewizji, najpierw czarno-biała, później kolorowa. I na dzisiaj mamy też GPS, który z taką dokładnością potrafi określić, gdzie się znajdujesz i gdzie masz skręcić, co wydawałoby się, no, niemożliwe, jak daleko człowiek
doszedł w swojej mądrości, umiejętności, nie tylko to, loty na Księżyc, prawda? Statki kosmiczne docierają do Marsa, już teraz już spalinowe samochody zaczynają być przestarzałe i już bardziej elektryczne samochody dąży się do tego, żeby były, no nie mówiąc już o komputerach i internet jak się rozwinął, ile informacji i ale równocześnie też to jest takie przyspieszenie techniczne, można powiedzieć, czasów ostatecznych, ale równocześnie widzimy też intensyfikację, czy takie też przyspieszenie w różnych takich kataklizmach, czy jakbyśmy to nazwali, jak pożary, huragany i tak dalej, że to się nasila coraz bardziej. Niektórzy mówią, że to kiedyś nie było takich środków masowego przekazu, dlatego mniej ludzie wiedzieli, ale ci, którzy to badają, mówią, nie, to nie jest tylko to, że informacja się nie ma. Rzeczywiście jest intensyfikacja tych zjawisk, ona się nasila. No i żyjemy w czasie, kiedy demokracja coraz bardziej osiąga świat i każdy kraj, ludzie chcą tej demokracji, ale często się słyszy, że doszliśmy do kryzysu demokracji, że powoli demokracja często zaczyna zamieniać się w anarchię, że ludzie po dwóch stronach już nie potrafią cierpliwie jedni drugich znosić, że po prostu widać, że wszystko jest na ostrzu noża. Tak samo jeżeli chodzi o przyrost ludności, tak z moją mamą raz w tygodniu przeważnie rozmawiam, ona już jest daleko po 80. I tak żeśmy też rozważali, że po tym przyroście ludności, że za czasów, kiedy moja mama się urodziła, nie mówiąc o mojej babci, było trochę ponad 2 miliardy ludzi na Ziemi. Dzisiaj już mamy ponad 7. Czyli można powiedzieć, że całe tysiąclecia ta linia, jakby taki wykres zrobić, była taka pozioma, aż teraz to wszystko nagle po prostu tak, takie przyspieszenie. To wszystko, drodzy, wskazuje, że znajdujemy się w jakimś szczególnym czasie. Urodziliśmy się i przyszło nam żyć w ciekawych czasach, prawda? Jeżeli chodzi o przyjście naszego Pana, wiemy, że ono jest bliskie, ale my nie wyznaczamy żadnej daty, gdyż to nie jest właściwe, ale ogólnie możemy stwierdzić, że dzień powtórnego przyjścia Pana jest bliski i myślę, że bardzo ważną rzeczą jest, abyśmy byli gotowi, dlatego że za dni Noego ludzie wiele rzeczy takich wydawało się normalnych robiło, chociaż poprzednie rozdziały Starego Testamentu mówią, że ludzie byli bardzo zepsuci, pomimo że żyli tak długo, powinni byli nabrać mądrości, ale te 900 czy prawie 1000 lat życia nie nauczyło ich mądrości. Pan zdecydował się zakończyć ludzkość z wyjątkiem Noego i jego rodziny. I to, o czym chciałbym powiedzieć dzisiaj, takie jakby motto, że dzień spotkania z Panem jest bliski. I w związku z tym przeczytam słowo z listu do Hebrajczyków, 10 rozdział od 35 do 39 wiersza, gdzie autor listu do Hebrajczyków mówi: nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę, albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Obyśmy właśnie nie byli z tych, którzy się cofają i giną. Autor mówi, my nie jesteśmy. On mówi w swoim imieniu i w tych zapewne, którzy go otaczali, którzy wiernie szli za Panem. Ale ogólnie wiemy, że wielu ludzi cofa się.
gdy w ostatecznych czasach jest powiedziane, kiedy bezprawie się rozmnoży, miłość wielu oziębnie. I to słowo mówi, abyśmy nie porzucali ufności w Bogu, drodzy bracia i siostry, ponieważ jest wielka zapłata. Wielka zapłata. Także to słowo mówi o potrzebie wytrwałości. Aby osiągnąć cel, potrzeba nam wytrwałości. Dlatego, że płyniemy pod prąd. Pod prąd tego świata, ale także i naszej cielesnej natury. I tutaj też słowo też mówi, że to jest tylko mała chwila do przyjścia Pana. I również tutaj słowo mówi, że żyjemy przez wiarę. Mówi, że też istnieje niebezpieczeństwo, że można się cofnąć i zginąć. Dlatego, że mamy wroga, który jest tym zainteresowany, byśmy się cofnęli i zginęli na wieki. Lecz przez wiarę zachowujemy duszę. Gdy Pan przyjdzie, skończy się wtedy życie upadłej rzeczywistości, kiedy zabierze nas do siebie. Wiemy, że kiedy Pan Bóg tworzył ziemię w ogrodzie rajski, w końcowym etapie, stworzył wszystko, roślinność, świat zwierzęcy, a w końcu stworzył i powiedział za każdym razem, że to było dobre. Ale kiedy stworzył człowieka, powiedział, że to wszystko było bardzo dobre. Kiedy człowiek jeszcze znajdował się przed upadkiem. Ale wiemy, że grzech wszystko zmienił. I sprowadził też gniew Boży, że śmierć stała się udziałem rodzaju ludzkiego i tym samym nas wszystkich. Chodzi o śmierć fizyczną. Oczywiście grzech też powoduje śmierć duchową. I ten gniew Boży, o którym wspomniałem, też został wylany w potopie, kiedy ta natura ludzka doszła do swojego ekstremalnego zepsucia. Bóg tego dokonał. Później były inne momenty takie w historii. Była Sodoma i Gomora. A później Bóg powołał Mojżesza i naród izraelski, który w pewnym etapie był wierny Bogu, ale później też odstąpił od Boga. Przyszła niewola babilońska. I jesteśmy świadkami, kiedy patrzymy na świat, kiedy słuchamy wiadomości codziennych, to tak mało jest ich dobrych. Czy to z Polski, czy z Ameryki. Wiadomości nie są one zbyt ciekawe. Ciągle konflikty, która strona jak źle robi, polityczna, prawda? Są wojny na świecie nadal, choroby, śmierć. Można by długą listę zrobić tych negatywnych rzeczy, które są na tym świecie. Ale wiemy, że w Bożym planie jest powrót do doskonałości. Bo, wiecie, lubiałem tak pomarzyć sobie nieraz i tak żałowałem. Szkoda, że ten upadek był, ale byśmy mieli wspaniale. Ten ogród rajski, ta doskonałość, młodość ciągle, prawda? Charakter osobowości doskonałe, nie byłoby konfliktów. No szkoda, że tak się stało. Ale, drodzy, jest powrót do doskonałości. Tak jak apostoł Paweł to wyraził, że nawet oko ludzkie nie widziało, ani ucho nie słyszało, co Bóg przygotował dla tych, którzy Go miłują. Niemniej jednak, Słowo Boże mówi, że wszyscy, jak też jako wierzący ludzie, będziemy musieli jednak stać sprawę, kiedy staniemy na sądowej stolicy Chrystusowej. Chciałbym tutaj powiedzieć, że będzie taki moment naszego rozliczenia, ale nie będzie to moment na potępienie. W przeciwieństwie do ludzi niewierzących, ale będzie to moment również, kiedy będą dane nagrody, kiedy Pan pochwali pewne rzeczy, a niektóre zgani. Niektóre rzeczy będą musiały, tak jak słoma, siano, drewno, palne, pewne rzeczy będą musiały spłonąć, a
nasze niezupełnie szczere motywacje, może nasze ambicje czy inne rzeczy, nasza cielesność. I jest tam powiedziane, że tak jak przez ogień zbawiony będzie, oby jak najmniej, drodzy, było w naszym życiu tej słomy, siana, drewna, a więcej tych kamieni cennych, srebra, złota, mówiąc obrazowo, jak Słowo Boże używa tego obrazu. Wtedy ten dzień sądowej stolicy Chrystusowej będzie dla nas radośniejszy. I to życzę dla was i dla siebie tak samo. I w tym dniu właśnie wyjdzie na jaw wartość naszego życia i służby. My wiemy, że Pan Jezus, kiedy zwracał się w Księdze Objawienia Świętego Jana, opisane to jest do 7 zborów, to tam właśnie było takie też rozliczenie, można, to jest taki przykład dla nas. Pewne rzeczy ganił, pewne pochwalał. I dobrze jest czytać te listy do 7 zborów. Możemy sprawdzać w tym świetle swoje serca, czy w dobrym kierunku idziemy, co Pan lubi, czego nie lubi. I właśnie, aby nasze serca były przygotowane na ten dzień Pański. Chciałbym też powiedzieć, że warto inwestować w wieczność. Pan Jezus powiedział, skarbcie sobie skarby w niebie, gdzie złodziej nie kradnie, gdzie mól nie niszczy, gdzie rdza nie niszczy. My wiemy, że właśnie Noe był takim człowiekiem, który inwestował w życie przez 120 lat. Ciężkiej pracy prawie dawała się bez, no, nie widać było rezultatu, w tym sensie, że nie było widać, do czego to potrzebne jest. I drodzy, kiedy ludzie patrzą może na moje i twoje życie i mówią, że trzeba z tego życia wycisnąć jak z cytryny wszystko, co się da przyjemnego na tej ziemi, może właśnie ten obraz jest podobny jak w przypadku Noego. I drodzy, ale wiemy, że to się opłacało dla Noego i jego rodziny. Zachowali swoje życie. Dlatego i my, drodzy, chociaż płyniemy pod prąd, ale chciałbym powiedzieć, że warto inwestować w wieczność. Można było więcej na ten temat mówić, ale tylko jeszcze dodam, że właśnie to jest tak jak też budowanie naszego duchowego domu. Pan Jezus powiedział o dwóch domach, żebyśmy budowali dom na skalę. Na czym polega w tej przypowieści budowa na skalę, że Pan Jezus powiedział nie tylko to, że się wyznaje imię Jezus, ale że słuchamy Jego słów i wprowadzamy w czyn. I właśnie rozwija to też później w swoim liście Jakub mówi, że kto wejrzał w ten doskonały zakon wolności, trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą, ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. A więc dobrze, kiedy czytamy Słowo Boże, kiedy mamy tą samodyscyplinę, aby każdego poranku, kiedy nasz umysł jest świeży, kiedy dzień przed nami, spędzać chwilę przy Słowie Bożym i w modlitwie, ale żeby też był ten element przeniesienia tego do rzeczywistości, zastosowania, bo właśnie o to chodzi, żeby to Słowo, które czytamy, które słuchamy, mogło zadziałać praktycznie w naszym życiu. A to już wymaga samozaparcia. Samozaparcia, że czasami jest to nasza natura się jakby sprzeciwia, cielesna, ale dlatego Pan Jezus powiedział, kto chce iść za mną, niechaj zawsze się samego siebie, bierze krzyż swój i naśladuje mnie. Może to jest taka najmniej przyjemna dla nas kwestia, kiedy trzeba się zaprzeć samego siebie, kiedy trzeba się czegoś wyrzec, kiedy trzeba pocierpieć, a Pan Jezus powiedział, że będą, im bardziej wiernie chcemy iść za Panem, kto chce sprawiedliwie żyć w Jezusie Chrystusie, prześladowanie będzie w taki czy w inny sposób doświadczał. Będzie, to może być na zasadzie odrzucenia, może być na zasadzie poniżenia, a w innych krajach może być to nawet w formie tej, że pozbawia się życia ludzi i na to też powinniśmy być gotowi. Ale warto, drodzy, dlatego, że
czymże jest to życie tutaj? Jest jak kropelka w stosunku do wieczności. I wyobraźmy sobie człowieka, który staje na progu wieczności, który docenia tylko rozkosze tego życia doczesnego, a w pewnym momencie stwierdza, że cała wieczność jest przed nim, ale że zmarnował szansę, która była mi dana. I teraz beznadziejna cała wieczność. To, co chciałbym podkreślić, że naszym skarbem jest Chrystus. I On jest też fundamentem naszej nadziei. W Biblii też mamy w Ewangeliach przypowieść o człowieku, który znalazł skarb ukryty w ziemi. I nie wiadomo, w jaki sposób znalazł, w każdym razie gdzieś się natknął, może otworzył jakąś skrzynię ze złotem, nie wiadomo, jak to, nie pisze Słowa Boże nam o tym, ale znalazł. Ale on był ukryty w ziemi, był jakby niewidoczny przed oczami ludzi. I co zrobił ten człowiek? Czytamy, że sprzedał wszystko, co miał i nabył tą ziemię, gdyż wiedział, że tam jest skarb. Nie chciał tego wziąć w sposób nielegalny, ale przez wykupienie tej ziemi ten skarb się stał jego własnością. I drodzy, ten skarb był niewidoczny. I tak także w tym świecie, pełnym błędnych, różnych sprzecznych informacji, często droga Jezusa Chrystusa, skarb życia wiecznego, jest zakryty przed oczami ludzkimi, mimo że jest jawny. Ale niewiara jest tą zasłoną, która nie pozwala ludziom ujrzeć wartości tego skarbu. I ten człowiek poniósł pewne straty. Poniósł pewne straty, gdyż sprzedał wszystko, co miał. No, ktoś powiedział, no człowiek nierozsądny, co on robi? Pozbywa się wszystkiego, ale ten człowiek kupił tą rolę, dlatego że on wiedział, że zysk będzie nieporównanie wielki. I apostoł Paweł też mówi, że wszystko uznaje za śmiecie wobec doniosłości poznania Syna Bożego. Właśnie dopiero wtedy, kiedy ujrzymy to, dlatego apostołowie w listach swoich mówią, modlą się o wierzących, aby mogli ujrzeć bogactwo tej chwały, kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie, żeby rozświecił oczy nasze, gdyż im więcej to widzimy, tym więcej możemy mieć motywacji, aby widzieć to, że Chrystus jest prawdziwym naszym skarbem i więcej motywacji do życia zgodnego ze Słowem Bożym. Kiedyś śpiewaliśmy taką pieśń, była popularna wśród młodzieży, że ten świat nam mówi, że zysku my nie mamy służyć dla Pana, gdy młodość kwitnie w nas. I dalej, że ale my wiemy, na pewno my wiemy, że Pan nam nagrodę w niebie da. I właśnie tak to wygląda. Co jeszcze chciałbym powiedzieć, że mamy olbrzymie bogactwo do zyskania, ale wówczas, kiedy mamy coś wielkiego do zyskania, jednocześnie mamy tak wiele do stracenia. Co chciałbym powiedzieć? Użyję takiego przykładu. Nieraz może oglądaliśmy takie po prostu jakby programy, w których zadaje się pytania i kiedy się oddaje właściwe odpowiedzi, otrzymuje się nagrodę, które nieraz dochodzą do 500 000. Jeszcze zostaje ostatnie pytanie. Prowadzący mówi, możesz w tym miejscu się zatrzymać, te 500 000 będzie twoich, ale jeszcze jedno pytanie za 1 000 000 dolarów, jest złotych powiedzmy. Jeżeli prawidłowo odpowiesz, 1 000 000 będzie twój, jeśli nie, stracisz wszystko. Trudna decyzja. A więc im więcej mamy do zyskania, tym też więcej możemy stracić i być bardzo zasmuceni. Jeszcze jeden przykład taki króciutko powiem. W dzieciństwie pamiętam, w Polsce oglądałem jako dziecko jeszcze taki film amerykański, stary. Już tak szczegółów nie pamiętam, ale pewna treść utkwiła mi w pamięci, że tutaj w Stanach Zjednoczonych, gdzieś w górach, budowano drogi i tunele i potrzeba było dowieźć materiał wybuchowy, żeby, wiecie, wysadzić skały, żeby można było te drogi później robić.
I w tym czasie nie było takich jeszcze powszechnych jak trotyl czy inne materiały wybuchowe, używano nitroglicerynę. No drogi, aby tam dotrzeć, drogi były kręte. Ta nitroglicerna miała być przewieziona na wielkich ciężarówkach i problem był w tym, jest w tym, jeżeli chodzi o nitroglicerynę, że pod wpływem wstrząsu eksploduje. Chyba to słyszeliście, prawda? Jeżeli kropla takiej nitroglicerynę była spuszczona na ziemię, to ona eksploduje. Dlatego było wielkie ryzyko, aby to dowieść do tego miejsca. I dlatego, że drogi były strome, serpentyny, możliwość wpadnięcia w przepaść i wstrząsu, który by spowodował eksplozję. W związku z tym zapewne była bardzo wysoka zapłata, bo nie każdy się gotowy jest zdecydować na coś takiego. Było dwóch kierowców, dwie potężne ciężarówki. I te wielkie ciężarówki ruszyły w drogę. Widać było, pamiętam, taki stres na twarzach tych kierowców w takich momentach, kiedy były różne nierówności i trzeba było bardzo delikatnie przez nie przejechać. Niestety jedna ciężarówka eksplodowała. Został jeden kierowca. I ten kierowca dojechał do celu. Był bardzo szczęśliwy, że mógł tam dojść. Oczywiście na pewno był smutny, że jego kolega zginął. Ale z drugiej strony był szczęśliwy, że teraz wzbogacił się, może już miał snu plany, jak co będzie mógł sobie kupić za to, jak to zmieni jego życie. I wracając do domu, był bardzo, bardzo podekscytowany. Także można powiedzieć, że tańczył tą ciężarówką po drodze. Niestety w pewnym momencie wyrzuciło go prosto w przepaść i zginął. Także to nie był film z happy endem. No ale ktoś powie, no po co takie negatywne rzeczy mówić? My jesteśmy chrześcijanami. Powiedz coś bardziej pozytywnego. No ale ja do tego jeszcze dojdę. Jeszcze może jeden przykład. Odwiedzał nas w Polsce ten misjonarz. Wtedy był młody, już dzisiaj nie jest taki młody. I wiemy, że w Anglii jest lewostronny ruch. W naszym kraju i w większości krajów Europy prawostronny. Kiedy kierowcy z Anglii wyruszali do Europy, musieli bardzo uważać, żeby po prostu nie pomylić się, bo był taki moment, że musieli się przestawić. Ale stwierdził, że nie było zbyt wiele wypadków, nie powodowali. Kiedy najwięcej było wypadków, kiedy wrócili do swojego kraju i trzeba było znowu się przestawić. Ale oni byli bardzo zrelaksowani, dlatego że byli w swoim kraju i czuli się, że swobodnie. I najwięcej wypadków ponoć tak stwierdził, że wtedy spowodowali. Drodzy bracia, to taki obraz. Wiemy, że Dawid na przykład nie zgrzeszył najciężej wtedy, kiedy był na pierwszym froncie wojny często, ale wtedy, nie podczas tych ciężkich bitew, lecz kiedy czuł się bezpiecznie na balkonie swojego domu, tam wróg go mocno uderzył, ugodził, tak? Kiedy ja pracowałem, to znaczy jeszcze pracuję w szpitalu, ale tylko jeden dzień w tygodniu, wyświetlano nam negatywne filmy. Filmy o pracowniku, pamiętam, tam było więcej przykładów, ale pewien pracowniku, który pracował przy takim potężnym silniku. Oczywiście, żeby pracować przy elektrycznym, potężnym silniku, trzeba było wyłączyć energię elektryczną i, jak to mówię, breaker wyłączyć, czyli wyłącznik. Niestety on tego nie zrobił, bo myślał, nikt nie przyjdzie, nic nie stanie. No i coś tam robił, przyszedł drugi pracownik, mówił, o, wyłącznik jest wyłączony. I włączył ten wyłącznik i urwało rękę temu człowiekowi. Tam przykra sprawa, znowuż negatywny przykład. Ale drodzy bracia i siostry, jaki był cel wyświetlania tych filmów? Aby ostrzec nas, pracowników, ja jako construction team pracowałem w szpitalu, ostrzec nas przed niebezpieczeństwem. Czyli można powiedzieć, że te negatywne przykłady miały swój pozytywny cel.
O, żebyśmy kiedy a często elektryczne prace wykonywaliśmy, kiedy trzeba było wyłączać bezpieczników, pouczyli nas, że kiedy wyłączamy wyłącznik, bezpiecznik, trzeba założyć, zabezpieczyć, żeby nikt tego nie włączył. Jeszcze do tego informację, kurtkę specjalną, specjalny taki komplet tych urządzeń zabezpieczających każdy dostał. I kiedy coś robiliśmy, gdzieś tam nam się światełko zapalało. Trzeba się zabezpieczyć, dlatego że są nieszczęśliwe wypadki. I Biblia zawiera wiele takich, w cudzysłowie, negatywnych opisów. Kiedy czytamy Biblię, jest wiele. Wiele, jeżeli chodzi o postępowanie królów, o postępowanie szczególnych ludzi. I zapisane jest po to, abyśmy mogli pewne rzeczy uniknąć. Po to, aby nas ostrzec przed niebezpieczeństwem. Dlatego słowo, że mówi, abyśmy też chociaż z radością, ale również i z drżeniem i z bojaźnią nasze zbawienie sprawowali. Dlatego, że są niebezpieczeństwa. Było tak, że tacy chrześcijanie, którzy tak wszystko na wesoło chcieli brać, jakby tak by troszkę naśmiewali się z tego wiersza i tych chrześcijan, którzy przypominali o tym, że nie tylko z radością, apostoł Paweł mówi, radujcie się, zawsze się radujcie, ale też i z drżeniem i z bojaźnią, wiedząc, że wróg chodzi jako lew ryczący. Dalej, co chciałbym jeszcze powiedzieć, że tam, gdzie kończy się wszelka ziemska możliwość pociechy, bo w tym życiu doświadczamy różnych rzeczy. Przechodzimy przez ciemne doliny także. I wierzący, i niewierzący doświadczają chwile ciemnych dolin. O tym mówi Psalm 23. I są sytuacje, w których jedynie Bóg może nas pocieszyć. Bez Bożej pociechy często życie kończy się depresją, często ludzie odbierają sobie życie, dlatego że już nie widzą, dochodzą jakby do ściany możliwości i mówią, już nic więcej nie mogę zrobić. Słowo, że mówi o tym, co w górze, myślcie nie o tym, co na ziemi. W trudnych chwilach dobrze jest, kiedy możemy pamiętać o tym, że nasze życie nie kończy się tutaj. Że dochodzimy do Jordanu, jak to obrazowo jest nazwane przejście na drugą stronę i za tym Jordanem my boimy się tej zimnej wody, tego deszczu, gdzie lat wspomniał, że musimy wejść w to. Nigdy, to jest tylko raz w życiu, przez takie coś się przechodzi i to jest nieprzyjemne. I apostoł Paweł nawet mówi, który mówi, że dla niego lepszą rzeczą jest odejść do Pana i nie wie, co wybrać. Ale też mówi, że wolałby być przyobleczony niż jakby no wyraził to, że jakby chciałby być od razu zabrany tak, a ten, że te zdjęcie tego namiotu po prostu jest nieprzyjemnym momentem. I na pewno tak jest. Ale właśnie kiedy mamy nadzieję w Panu, wiemy, że kiedy przejdziemy przez ten moment, być może nie będziemy musieli, bo jest taka opcja, szczególnie gdy oczekujemy bliskiego powrotu Pana, że możemy być zabrani do Pana i nie doświadczyć tego. Tak jak nieliczni w Starym Testamencie doświadczyli, prawda? Także i taka jest możliwość. W każdym razie nasze ciało zostanie przemienione. To już nie będzie ciało i krew. List do Koryntian 9 rozdział opisuje, jakie będzie to nowe ciało duchowe, nieśmiertelne, chwalebne, na podobieństwo Jezusa Chrystusa. Co chciałbym jeszcze powiedzieć, że bardzo dobrą rzeczą jest, kiedy patrzymy na otaczającą nas rzeczywistość, tak jak w dzisiejszych czasach. Jest tak wiele rzeczy, na które można patrzeć, bo mamy środki masowego przekazu, abyśmy na otaczającą nas rzeczywistość patrzyli przez pryzmat Słowa Bożego. I dlatego potrzebujemy być przesiąknięci myślami płynącymi z Bożego Słowa i wtedy mamy inną perspektywę patrzenia na to, co nas otacza. Ludzie bezbożni, to słowo bezbożny oznacza bez Boga,
Nie chodzi, aby kogoś poniżać, o tym bezbożniku często się mówi, dlatego się czuje, że się tak poniża. Człowiek bezbożny to po prostu ktoś, kto żyje bez Boga. Jest coraz więcej ludzi, którzy decydują się żyć bez Boga. Osiągać cele, mają swoje filozofie, wyrażają je na pewno na internecie. Widzicie, że coraz więcej jest mędrców, którzy swojej mądrości chcą przekazać innym bez Boga. Ale bezbożny świat, praktycznie można powiedzieć, że właściwie nie wie, skąd pochodzi, bo wielu ludzi po prostu są różne filozofie pochodzenia człowieka. Jeśli Bóg nie stworzył, no to trzeba jakąś inną teorię stworzyć. Nie wiedzą, jaki jest cel życia, no bo jeżeli Bóg nie ma Boga, no to my sami tworzymy jakąś filozofię życia, co ma właściwie wartości, co jest dobre, to co przyjemne przeważnie, to jest dobre, byleby tylko nie raniło tam w sposób jakiś okrutny drugiego człowieka. Ale jeżeli Pan o czymś powiedział nie, to znaczy, że w pośredni sposób i tak to będzie raniło, bo grzech zawsze jest pozbawieniem, jest odsunięciem miłości, bo wszystko, co Bóg w swoich przykazaniach przekazał, jest miłością do Boga i bliźniego. Co możemy z tym zrobić, abyśmy mieli tą właściwą perspektywę? Psalm pierwszy mówi: błogosławiony człowiek, mąż, który nie stoi na drodze grzeszników, nie zasiada w żonie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana i ten jego zakon rozważa dniem i nocą, że jest obietnica, że będzie jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. I że nie tak jest z bezbożnymi, że bezbożny jest jak plewa, którą wiatr roznosi, i że nie ostoją się grzesznicy na sądzie, ani bezbożni w zgromadzeniu sprawiedliwych, gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych, droga zaś bezbożnych wiedzie donikąd. Ten psalm pierwszy jest taką zachętą do tego, żeby po prostu właśnie trwać w Bożym Słowie, w tej perspektywie Bożego Słowa. Kiedy to ma miejsce, właśnie w innym świetle zaczynamy widzieć. Kiedy patrzymy na to, co się dzieje, chociażby na tą sytuację z koronawirusem, kiedy patrzymy na to, jak postępował, jakie okoliczności w Biblii, jak to się wydarzało, że nic bez woli Bożej się nie działo. Zawsze wszystko miało swoją przyczynę i że Bóg nad wszystkim czuwa, nawet jeżeli coś wydawało się niesprzyjającymi okolicznościami, jednak Bóg nad wszystkim czuwa. I wtedy mamy tą ufność, cokolwiek by nas nie spotkało, że Bóg nad wszystkim czuwa i bliżej jesteśmy tej odpowiedzi. Nie powiem, że wszystko doskonale rozumiemy, ale bliżej tej odpowiedzi, dlaczego to się dzieje i jaki jest tego powód, bo znamy charakter Boga z Biblii. Księga Objawienia Świętego Jana jest ostatnią księgą i ona mówi bardzo wiele o rzeczach ostatecznych, a także o przyszłych. Ostateczne to z końcem doczesności, a przyszłe o początku wieczności, którą Bóg przedstawia też w tej księdze. I na początku tej księgi jest powiedziane, że błogosławiony ten, kto czyta, i ci, którzy słuchają słów proroctwa, oczywiście chodzi o tą księgę, tej księgi, i zachowują to, co w nim jest zapisane, czas bowiem jest bliski. A więc, czytając Księgę Objawienia Świętego Jana, mamy bardzo wyraźną odpowiedź, co wydarzy się. Oczywiście bezbożni ludzie nie czytają, a jeśli czytają, nie wierzą. I dlatego mają zupełnie inne spojrzenie na to, co dzieje się i inaczej to interpretują. A żyjemy w czasie, kiedy jesteśmy bombardowani mnóstwem informacji płynących z tego świata. Bardzo musimy uważać, żeby więcej informacji z tego świata do nas nie wypływało niż z Bożego Słowa. Gdyż powoli możemy się bardzo łatwo wciągnąć, bo jest dużo ciekawostek. Ciekawe to ciekawe, tamto ciekawe. Jedna historia, druga, trzecia. I nasz umysł jest napełniony tymi sprawami. I nawet my, którzy znamy Słowo Boże, którzy może przeczytaliśmy raz, dwa, dziesięć, może 40 razy Pismo Święte już,
ale nie będąc pod Jego wpływem ciągle, każdego dnia, możemy stracić Bożą perspektywę, dlatego że zapominamy, a świeże informacje napływają i powoli, nawet jako chrześcijanie, możemy powoli zacząć myśleć tak jak ten świat, to znaczy może nie do końca, ale zaczynamy, pewne rzeczy są wrzucane do naszego umysłu i nawet możemy nie poczuć, że już odpływamy od tego, od tej właściwej, pełnej perspektywy. Tak jak tego obrazu często się używa, że żabę można tak zagotować, że ona nawet nie poczuje tego wzrostu temperatury, gdyż jest zmiennocieplna, ciało jej dostosowuje się do temperatury otoczenia i zostanie ugotowana. I tak dzieje się, może się stać z nami, kiedy nie trwamy dostatecznie w Bożym Słowie. Niestety wielu współczesnych chrześcijan, nawet prezentując nieraz Biblię, straciło perspektywę. I słowo Pan Jezus przestrzega nas też, że w ostatecznych czasach, nawet gdy będzie głoszona Ewangelia, że mogą się wkradać zwodnicze nauki, że musimy to umieć rozpoznać, ale to będziemy mogli rozpoznać wtedy właśnie, kiedy będziemy patrzeć na te prawdziwe banknoty, jak znacie ten przykład, patrząc na właściwe, możemy rozpoznać fałszywe. I dlatego, że można stracić tę perspektywę, znajdując się zbyt wiele pod wpływem tego bombardowania ze strony informacji tego świata. Dlatego dobrze jest, i do tego zachęcam siebie i was, systematycznym być w codziennym czytaniu Pisma Świętego, w modlitwie. Wiecie, nasze ciało często chce się dobrze wyspać, dobrze zjeść, prawda? I wymaga to pewnego samozaparcia. Pan Jezus powiedział, kto chce iść za mną, niechaj zaprze się samego siebie. Musimy jakąś cenę zapłacić, aby właśnie aby mieć tą perspektywę, aby mieć Słowo Boże w swoim sercu. I dlatego dobrze jest właśnie trwać w Bożym Słowie. Są różne plany czytania Biblii. W naszej grupie w tej chwili korzystamy z planu Biblia w ciągu roku. Kto po prostu chce, to włącza się. Ja przez większość swojego życia czytałem Biblię w ciągu roku, bo ten plan mówi o jednym rozdziale codziennie, o którym wspomniałem. A więc czytając Biblię w ciągu roku, wymaga to przeczytania 3 do 4 rozdziałów dziennie, zależy po prostu, jakie długie są rozdziały. I to może się wydawać trochę trudne. Wadą może można powiedzieć takiego szybkiego i obszernego czytania Pisma Świętego jest to, że niezbyt głęboko się wchodzi, prawda? Ale ma się z kolei, plusem jest to, że ma się szerszą perspektywę. Możemy spojrzeć na całe, widzieć Biblię w całej panoramie. I to też daje taką ogólny zarys, który jest bardzo pomocny. Ale dobrze, kiedy też właśnie i mniejszy urywek możemy zgłębić bardziej przez czytanie mniejszego urywka, zadania sobie pytań, nawet skorzystania z dość interpretacji innych osób, czy komentarze są wartościowe, którym nie we właściwy sposób, jeżeli korzystamy, nie tak jak są niektóre organizacje, że taki mają komentarz, że jak nie przyjmiesz tego, to będziesz tym przyjęty, możesz sobie odejść, bo nie uznają tego, po prostu, żeby człowiek wolno myślał, to znaczy, żeby w sposób wolny, żeby tak jak Słowo Boże mówi, tylko przez tą narzuconą interpretację. Chodzi o to, że możemy korzystać z jakichś komentarzy, ale w sposób też właśnie zbiórczy, nie znaczy, że bezkrytycznie i że to tu jest to Słowo Boże, tak, ono bezkrytycznie, możemy je przyjmować, ale też możemy korzystać z innych rzeczy w sposób taki rozsądny. I dlatego dzisiaj mamy też takie możliwości, jeżeli wiemy, że jesteśmy ograniczeni czasem, jeżeli pracujemy, to nie możemy
nie wiadomo ile czasu tego poświęcić na czytanie, bo nie będziemy mieli już później siły na wprowadzanie w czyn, bo będziemy tak zmęczeni czytaniem. Ale możemy dzisiejszy czas na przykład słuchać Słowa Bożego podczas prostych czynności, jak zmywanie naczyń, czy po prostu nawet w czasie porannej toalety, podczas mycia się, kąpania. Można słuchać Bożego Słowa też według jakiegoś planu dodatkowo, że można mieć i tą szeroką perspektywę, i można mieć i węższą perspektywę, ale też ważne jest, aby mieć to odniesienie, żeby to zastosować w naszym praktycznym życiu. Czyli dobrze mieć, mówiąc obrazowo, Biblię i terminarz, żeby pewne rzeczy wprowadzić do naszego życia w danym czasie, konkretnie w daną rzecz, w danym czasie. Drodzy, a przede wszystkim też, aby to wszystko było w modlitwie. Słowo Boże mówi, że wiele jest zamysłów w sercu człowieka, ale dzieje się wola Pana. Mamy wiele pomysłów nieraz i pragnień, ale nie jesteśmy w stanie tych wszystkich pomysłów zrealizować. Sami chyba wiemy, prawda? I dlatego musimy się modlić. Co odrzucić? Co jest niepotrzebne? Może się wypłamy nieraz w różne takie... Coś, nasze upodobania mamy w czymś, hobby takie, które nas odciąga od właściwego celu. I dlatego dobrze jest modlić się: Panie, czy Ty chcesz to, pokieruj. Jeżeli to jest Twoją wolą, otwórz drzwi. Jeżeli nie chcesz, abym ja to czynił, zamknij te drzwi. I właśnie dobrze jest, kiedy możemy, my nie uczynimy wszystkiego doskonale. Apostoł Paweł mówi, ja nie uważam, że osiągnąłem, ale zmierzam. I także nawet jeżeli wiele rzeczy nam się coś nie uda, może zdajemy sobie sprawę, że jeszcze wiele rzeczy nie robimy, które powinniśmy robić. Ale powinniśmy zrobić to, co możemy dzisiaj zrobić. Każda rzecz, która jest zrobiona, daje świeżą motywację do następnej rzeczy. A każde zaniedbanie i prowadzi nas do tego, że stracimy chęci do następnych rzeczy. Dlatego nie powinniśmy się poddawać. Jeżeli chodzi o okres noworoczny, to przeważnie jest ten okres dobrych postanowień. Ale wiemy, że większość ludzi już się śmieje z tych dobrych postanowień, gdyż z góry wiedzą, że większość z nich się nie spełni. I tak jak, że po prostu samymi dobrymi chęciami nie zajdziemy daleko w naszym życiu. Ale Słowo Boże mówi, że Bóg jest tym, który daje i chcenie, i wykonanie. Dlatego kiedy mamy taką masę pomysłów, które nasz umysł czasami zasypuje i nasze serce, to jednak właśnie dobrze to przynieść przed Pana w modlitwie i wybrać to, żeby Pan nam pokazał. I wtedy będzie więcej błogosławieństwa w naszym życiu. Choć nie będziemy doskonali, bo tutaj na tej ziemi nie jesteśmy, ale będziemy szli tą mocną drogą, która prowadzi do życia za naszym Panem. I dlatego, drodzy, chciałbym na tym zakończyć. Chciałbym, abyśmy mogli Bogu podziękować za ten miniony rok też, za życie, które nam dał, że jesteśmy, że tak się Bogu podobało, że stworzył nas. Wiecie, ktoś może powiedzieć, no Bóg stworzył nas, rodzice dali nam życie, ktoś powie. No to jest prawda. Ale drodzy, ja podkreślam taką rzecz, że tym, który daje nam życie, jest Bóg. A rodzice nam je tylko przekazują. Nieraz są rodzice całkiem nieodpowiedzialni i tylko swoje popędy zaspokajają i nie troszczą się o nic więcej, ani nie muszą mieć żadnej wiedzy na ten temat, jak stworzyć drugiego człowieka. Ale to Bóg zaplanował i ten proces się dzieje. I to nie jest przypadek, to, że zaistnieliśmy dlatego, że Bóg chciał, że dlatego dziękujmy Jemu za to, że jesteśmy. A po drugie, bardzo ważne, dziękujmy Bogu za to, że dał nam poznanie zbawienia swego. Że mogliśmy przyjąć dar zbawienia, jeżeli to uczyniliśmy oczywiście. Mam nadzieję, że zdecydowana większość to uczyniła, bo nie ma takiej pewności nigdy całkowitej odnośnie, kiedy ludzie są zgromadzeni, ale najbardziej właśnie wdzięczni za życie wieczne, które dał nam Bóg. I dzisiaj tutaj było wspomniane, do jak wielkich rzeczy Bóg
Bóg nas powołał, żebyśmy byli nazwani dziećmi Bożymi. Tak jak ktoś w królewskiej rodzinie się urodzi, to już wszyscy, no to już czuje szczególny człowiek. A Słowo Boże mówi, że my jesteśmy dziećmi Bożymi. I oczywiście nie chodzi o to, żeby się tym w jakiś sposób wynosić, ale jaka to wielka łaska. Zobaczmy, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boże. To już był wielki zaszczyt tam w ogrodzie rajskim. Żadne inne stworzenie nie zostało stworzone na obraz i podobieństwo Boże. Przynajmniej nie czytamy o tym. Człowiek został stworzony, ale przez grzech poniżył człowiek tak bardzo siebie. I dzisiaj mówimy, jakże możemy do Bożej rodziny być włączeni, ale przez ofiarę Jezusa Chrystusa, przez Jego miłość stało się to możliwe. I drodzy, jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Możemy się tym cieszyć i chlubić, ale z wielką pokorą. Bo tylko dzięki łasce Jezusa Chrystusa się to stało. On jest tym największym skarbem i właśnie chcielibyśmy Go za to wysławiać i uwielbiać, dlatego że wiemy, że On nas zbawił. I wiemy, że wszelka ziemska nadzieja, wszelka ona się w pewnym momencie kończy. Jest złudna. Jeżeli człowiek tylko opiera się na ziemskiej nadziei, to ona się niechybnie skończy. Dojdzie do pewnego momentu, w którym powie, no, miałem tak wielkie wizje, życie wydawało mi się tak długie i niekończące się. Nie wydawało mi się, że to się nigdy nie stanie, ale teraz widzę, że już nie mam nic, żadnej nadziei tutaj. I drodzy, wiemy, że ziemska nadzieja się kończy, dlatego powinniśmy to nasze zbawienie właśnie z radością, ale też i z drżeniem, i z bojaźnią. Ostrzeganie przez Boże Słowo, byśmy po prostu nie lekceważyli też napomnień Bożego Słowa, abyśmy mogli po prostu pewnego dnia stanąć, usłyszeć z ust naszego Pana, wejść do radości Pana swego. Amen. I dlatego może powstańmy na nasze nogi, pomodlimy się. Panie Jezu, dziękujemy Ci i drogi Ojcze, w imieniu Twojego Syna również, przez Ducha Świętego, dziękujemy Tobie za życie, które nam dałeś. Dziękujemy Ci, że tak zaplanowałeś, że jesteśmy, mogło nas nie być, tak jak nam nie było nas wcześniej, ale Ty sprawiłeś, że jesteśmy, Panie. Ale nie tylko dlatego, bo wielu ludzi zaistniało, ale nie idą tą wąską drogą do życia, ale znajdują się na szerokiej drodze, Panie. Dlatego dziękujemy Ci za poznanie Twojego zbawienia i że mogliśmy przyjąć Ciebie, Panie Jezu, jako naszego Zbawiciela i dar zbawienia z Twoich rąk, dokonanego przez Twoją śmierć tam na krzyżu Golgoty. Dlatego, Panie Jezu, Ty jesteś największym skarbem. On jest ukryty przed oczami wielu ludzi, ale ci, którzy wierzą, widzą, tak jak apostoł Paweł widział, że wszystko blednie w cieniu Twojej chwały i Twojej wartości, Panie. Dlatego dopomóż, abyśmy też tak widzieli i tak doceniali. Bo wiemy, że pewnego dnia skończy się nasza pielgrzymka. Jeśli nie przyjdziesz, aby zabrać nas do siebie, będziemy musieli przejść przez tą rzekę Jordan. Wtedy wszelka ziemska nadzieja się kończy. Ale kiedy jesteśmy w wierze w Tobie, wtedy dopiero się to, co najlepsze, zaczyna. Dlatego, Panie, chcę prosić Ciebie głęboko, dopomóż nam, Panie. Dopomóż nam z radością, ale również i z drżeniem i z bojaźnią sprawować nasze zbawienie. Nie lekceważyć, Panie, kiedy być tymi, którzy wyrzekają się wszelkiego grzechu, światłości, nieczystości. Tak jak słyszeliśmy, Panie, że ten grzech otacza nas i stara się znaleźć oddźwięk w naszych zmysłach, w naszym ciele. Ale Panie, dziękujemy Ci, że możemy wyznawać, porzucać, odwracać się od tego, co niewłaściwe i poddawać naszą wolę Twojej woli. I o to Ciebie prosimy, abyśmy mogli właśnie w ten sposób żyć. A także, Panie, proszę Cię,
o tą sytuację, jeżeli byłby tu wśród nas ktoś, Panie, kto jeszcze nie położył swojej ufności, kto jeszcze może nie ujrzał w pełni tego skarbu, jakim Ty jesteś, nie uświadomił sobie jeszcze, że wszelka nadzieja się skończy. Ale prosimy Ciebie, abyś Ty otwierał oczy, aby każdy z nas, Panie, mógł swoją ufność pokładać w Tobie. Dlatego też chciałbym się też tak zwrócić, jeżeli ktoś jeszcze nie położył swojej ufności w Panu i dzisiaj tak wyraźnie sobie uświadamia, że wszystko się skończy pewnego dnia, wszelka nadzieja zniknie, ale jeżeli położysz swoją ufność w Chrystusie, masz przyszłość przed sobą. Nawet wtedy, kiedy skończy się wszelka nadzieja na tej ziemi, to ciągle to, co najlepsze, będzie przed Tobą. I dlatego, jeżeli nie położyłeś tej ufności jeszcze do dnia dzisiejszego, to chciałbym Cię serdecznie zachęcić, abyś to uczynił. A jeśli też zdarzyło się, bo słuchaliśmy dzisiaj o tym, że możemy się cofnąć. Jeżeli czujemy, że cofnęliśmy się, to tam jest ostrzeżenie, jeżeli się cofniemy, możemy zginąć. Dlatego, jeżeli odczułeś, że cofnęłeś się z jakichś powodów, okoliczności, nawałów, sytuacji i tak dalej, to chciałbym Ciebie zachęcić. Nie zatracaj ufności swojej. Nie porzucaj ufności swojej, jaka jest w Chrystusie Jezusie. Raczej ją rozbuduj. Raczej ją więcej zainwestuj w to. Zainwestuj w to, co w górze. A przyszłość będzie przed Tobą i przede mną. I Panie, proszę Cię, dopomóż nam wszystkim w tym, abyśmy właśnie mogli konsekwentnie kroczyć Twoją drogą, Panie, aż do dnia spotkania z Tobą. Bo Twoje przyjście jest bliskie. Bo dla Ciebie 1000 lat jest jak jeden dzień, Panie. A jeden dzień jak 1000 lat. I chociaż już 2000 lat minęły. Ale Panie, dla Ciebie to jest tak jeden dzień. Dziękujemy Ci, Panie, że Twoje przyjście jest bliskie. Niech będzie wywyższone i uwielbione Twoje święte imię.